Cześć, witam Was w kolejnym filmiku z serii Post Crossing i dzisiaj pokażę Wam, co otrzymałam w takim fajnym małym pudełeczku od Snail Box. Jest to bardzo fajna inicjatywa. Podobnie jak idea Post Crossingu, otrzymujemy niespodziankę. Tak więc zapraszam Was do obejrzenia ze mną, co znajduje się w środku. Tu znajduje się pudełeczko i już zobaczmy, co znajduje się w środeczku. Ok, czyli mamy kartkę. Strona Snail Mail Box jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Podejrzewam, że ja dostałam tutaj informację w języku angielskim, tą karteczkę, ten list w języku angielskim, dlatego że paczka była wysłana za granicę. No i co tutaj mamy? Trzymasz w swoich rękach Snail Mail Box i mamy nadzieję, że czujesz się dobrze. Święta już się zbliżają. Tutaj jest też napisane o tradycji wigilijnej i świętach. I na końcu jest oczywiście napisane, że mam nadzieję, że będziesz zadowolona z tego pudełeczka, z tego, co się w nim znajduje oraz, że możemy śledzić tą stronę na social media. Ale przejdźmy jednak do zawartości, bo to przecież interesuje nas najbardziej, prawda? Pozbędę się tego papierku. Pozbyłam się papierku, żeby nie szeleściło. I tutaj mamy, zacznijmy od tego, czyli taśma washi. Ja co prawda różu nie lubię, ale... No ale okej, wiadomo, że taśma washi służy do dekoracji, więc jeżeli chodzi o udekorowanie jakichś kopert czy pocztówek, no to jest okej, to mi to nie przeszkadza. I teraz przejdźmy do pocztówek. Otrzymałam tutaj naprawdę piękne pocztówki świąteczne, super, tak jak na przykład ta Merry Post Crossing, no po prostu jest idealna. No sami powiedzcie, jest przepiękna. Bardzo fajna idea. Już sam napis Merry Post Crossing bardzo mi się podoba. Ok. Następna też taki trochę taka w temacie nieco świątecznym. Tutaj widzę, jest jakaś plaża, jakiś piękny zachód słońca lub wschód słońca. Jedyny minus, który ja tutaj zauważam, to to, że te pocztówki nie są opisane, więc nie wiem, skąd znajduje się ten widok. Być może w Polsce... Być może nie, właśnie nie wiem i to jest taki minus, powiedziałabym, bo ja lubię wiedzieć, co przedstawia dana pocztówka. Tutaj mamy taką pocztówkę, typowym klimacie retro, bardzo fajna. To jest również bardzo fajna pocztówka, bardzo mi się podoba, bardzo fajna sentencja. Lubię takie pocztówki z sentencjami. Tu również taka typowo świąteczna pocztóweczka. Fajne nawet, żeby wysłać to po prostu do rodziny na święta. A co tutaj mamy? Tutaj mamy drzwi. Wiem, że wiele osób na postcrossingu zbiera po prostu takie motywy właśnie drzwi kolorowych, więc no, to jest jakaś opcja. Ta pocztówka, no, flaga Ameryki. Ja zbieram w sumie flagi i mapy, więc może ją sobie zatrzymam, zobaczę. Ta mi się bardzo podoba, ponieważ jest to konstelacja gwiazd. A ja bardzo lubię całą tematykę astronomiczną, więc fajnie. Tu jest taki fajny misio. Super. Też można ją wykorzystać w sumie jako świąteczną pocztówkę. Ja ją bardziej wykorzystam chyba w postcrossingu, wysyłając do kogoś, kto lubi zwierzęta. To jest jeden z moich ulubionych również. Let it snow. Jest po prostu fenomenalna, jest urocza i słodka. Uwielbiam. Taka, powiedziałabym, skandynawska. Świetna pocztóweczka. I przejdźmy do kolejnej. No, jak widzicie, pocztówka jak pocztówka. Z jakimiś tu diamencikami, gwiazdami i również planetami. Nie wiem, czy to widzicie. Widzicie takie małe planety tutaj? Fajnie. Taka ilustracja, tu jakaś czarno-biała pocztówka. No i tu właśnie, czekaj, czy znajduje się tu informacja? No nie, nie wiem, kto jest na tej pocztówce. To właśnie jest taki, jak już wspomniałam, minus.
kolejna pocztówka świąteczna, Merry Christmas. Bardzo mi się podoba. Lubię takie minimalistyczne, takie naprawdę fajne. No i oszalałam, jak to zobaczyłam, ponieważ ja jestem wielką fanką Star Wars. I myślę, że osoba, która wysyłała mi tą paczkę, prześledziła mój profil na postcrossingu, bo mam tam to zapisane. I również jak te astronomiczne pocztówki, które otrzymałam. Więc super, bardzo mi to cieszy, że ktoś się zainteresował. I tę pocztówkę zostawiam dla siebie. No nie ma opcji, żebym ją komuś wysłała, po prostu ja jestem fanką Star Wars. Mój mąż mnie zaraził i nic na to nie poradzę. Tu taka astronomiczna pocztówka. Coś mi się kojarzy, że ja już mam taką pocztówkę, ale to nie szkodzi. Piękny widok. Tutaj otrzymałam również takie naklejeczki. La Messe. Przydadzą się na przykład na lato, żeby przyklejać czy na jakieś koperty, czy do jakichś listów, czy pocztówek. I tu są bardzo fajne koperty. Urzekły mnie, ponieważ są w takim starym stylu. Wygląda to bardzo fajnie. Deliver to, czyli wysłane do, dostarczone do. Bardzo fajna opcja. Ta jest przepiękna. No sami powiedzcie. No cudo. Bardzo fajne. Koperty naprawdę mega mi się podobają. Bardzo ciekawe. Jeszcze takich nie widziałam. Super. Boskie są. I ostatnia rzecz to takie po prostu naklejeczki z napisem priorytet w różnych językach, z tego co widzę. Także też się przyda. Okej, no to by było wszystko. Mam nadzieję, że ten krótkie review spodobało Wam się. Ja na pewno zaraz je poukładam, te pocztóweczki, i wykorzystam z pewnością, czy to na postcrossingu, czy wysyłając do rodziny. Wykorzystam również tą różową washi tape. Okej. I tak jak mówiłam, jest to bardzo świetna inicjatywa, żeby kogoś zaskoczyć, żeby komuś zrobić prezent. Szczególnie teraz, gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, może to być bardzo fajny prezent dla kogoś, kto kocha postcrossing, kto interesuje się postcrossingiem, czy po prostu zbiera pocztówki albo lubi dostawać takie prezenty papiernicze. Bardzo fajny pomysł. Również, żeby sprezentować sobie coś, no bo jest to niespodzianka, jakby nie było. I fajna idea. Także polecam. I to tyle. Zapraszam Was do kolejnego filmiku już niebawem.